przekręcania nazwisk. Bardzo was przepraszam. Jest Renata z nami na sali? A jest Renata, idzie. Przepraszam ciebie, Renato, bo to jest moja przywara, moi drodzy. Tyle osób prezentuje i 70% nazwisk przekręcę. Przynajmniej raz. Chodź, siadaj, Renata. Niech ci doda skrzydeł poezja i fotel. Witam ciebie, Renato. Może jak chcesz, to wypnij sobie ten, żeby cię na salę było słychać. Ten mikrofonik można wziąć po prostu, o, i wtedy będziesz mogła również na sali poczytać, bo żeby cię tutaj wszyscy obecni również słyszeli. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Czy my się po raz pierwszy spotykamy? Myślę, że tak. Jak to się stało, że trafiłaś na naszą tutaj obecność, że w ogóle trafiłaś na audycje poetyckie nasze? Zaprosiła mnie przyjaciółka, Joanna Łukianowska, która właśnie wyszła i nie słyszę tego, szkoda. Szkoda. To słuchaj, to poczekamy, tak, znaczy powtórzysz, jak wróci, żeby jej się miło zrobiło. Tak, satysfakcję z tego, że mnie tutaj zaprosiła. I tak naprawdę z poezją jestem związana od dziecka, piszę od dziecka. Natomiast przez ostatnie 10 lat, właściwie 15 lat łącznie, byłam wokalistką zespołu rockowego, metalowego. Wydawałam tam płyty z chłopakami i to była taka niszowa muzyka. W związku z tym uznali, że dobrze byłoby wykorzystać poezję do moich tekstów, piosenek. Trochę średnio do tego podchodziłam ze względu na to, że no nie bardzo widziałam siebie jako kompozytora, bo trochę tam pogrywam sobie na gitarze i nie wiedziałam, jak to wszystko połączyć. Natomiast okazało się w bardzo krótkim czasie, że jednak umiem tworzyć, dlatego moje teksty są tekstami piosenek, bo zaskoczyła mnie wiadomość właśnie mojej przyjaciółki i dzisiaj chciałabym przeczytać, ewentualnie zaśpiewać, jeśli będzie taka możliwość, tą poezję, bo ta poezja jest jakby jest z muzyką złączona, nierozłączna. Właściwie ciężko byłoby czytać tekst piosenki niż go śpiewać. Tak. Natomiast nie sądziłam, że taki talent odkryję. Jestem ciekaw, bo mówiłaś o tym, że to jest, że to był zespół rockowy, mocno rockowy. Mocno rockowy. Pamiętasz któryś chociaż fragment któregoś z tamtych tekstów pisanych do tego mocno rockowego? Tak, właśnie mam je ze sobą. I będzie śpiewany. Tak. O kurczę. No kochani, to tego jeszcze nie było. Mocno rockowo. Tak, tekst niestety na audycji nie śpiewałam poetyckiej. Mocno rockowo jeszcze a cappella, ale jest to rzeczywiście dość ciekawe doświadczenie. Pomyślałam, cóż, mam wolny wieczór, dlaczego by nie? No i trzeba zobaczyć, jak to jest, nie? W końcu na tych audycjach, jak to wystąpić w radio, jak to będzie. Ja oczywiście i tobie, i wszystkim słuchaczom, i państwu na sali.